Cześć. Zgodnie z obietnicą ciągniemy dalej temat weryfikacji stanu technicznego amplitunera Kenwood KR5010. W poprzednim odcinku i jeszcze w poprzednim skalibrowaliśmy sobie bias, skalibrowaliśmy sobie wskaźniki wysterowania, wskaźniki mocy. Teraz sprawdzimy sobie, co mi się udało uzyskać, jeśli chodzi o tor FM. Więc tak jak Wam pokazywałem, bardzo fajna serwisówka, aczkolwiek niestety okazuje się, że albo nie do końca oni ufają sobie, jeśli chodzi o regulację pewnych elementów, no albo fabryka uznała, że nie wszystko trzeba stroić, nie wszystko trzeba regulować. Tak jak pamiętacie z filmów o radmorach, czułość powinniśmy regulować na dole cewkami, na górze zakresu częstotliwościowego pojemnościami, czyli trymerami. No i teraz zobaczmy tutaj w serwisówce, mamy na dole L1, L2, L3, L4, tak? To tak na szybko. Więc jeśli spojrzymy na adjustment, to tak naprawdę poza L2, L3 tutaj nigdzie L1 nie występuje. A już Wam pokazuję dlaczego. No nie występuje dlatego, że L1 i L2 znowu z tym oświetleniem, może zróbmy to w ten sposób. L1, L2 to są tutaj te dwie cewki. One jak widzą są nawinięte, nie mają rdzeni. No i generalnie zasadniczo ciężko je stroić. No ale oczywiście, tak jak Wam mówiłem w poprzednim odcinku, nie byłbym sobą, gdybym tego nie spróbował ruszyć. Więc ostrość ustawimy sobie na amplituner. Oczywiście jak zwykle błąd paralaksy, czyli kamera jest niestety, czy w tym wypadku aparat jest nieco pod kątem ustawiony, ale zasadniczo postaram się Wam pokazać parę rzeczy, które udało mi się uzyskać. Więc tak, pierwsza rzecz, zobaczymy sobie, jak udało mi się wstrzelić ze skalą częstotliwości. Pamiętacie, w momencie kiedy było przyjęte do naprawy urządzenie, przesunięcie na skali wynosiło około 200 kilkudziesięciu kiloherców, zarówno dla dołu, jak i dla góry. Natomiast niestety nie było to liniowe, czyli z jednej strony mieliśmy trochę więcej, z drugiej strony trochę mniej. Już w tej chwili nie pamiętam, jakie to były wartości, bo przyznaję się bez bicia, ten sprzęt już u mnie leży ponad 4 miesiące. W każdym razie zobaczmy teraz. Jesteśmy dostrojeni w zerze detektora. Wskaźnik sygnału jest trochę więcej niż na 2,5. I mamy 108 MHz, co widać na generatorze. Napięcie wyjściowe minus 80 dBm. Teraz spróbujmy sobie pojechać na dół i to samo sobie ustawimy 88 MHz i tu też minus 80. No i zobaczmy, czy wstrzelimy się z częstotliwością. No i zobaczmy, zero detektora, idealnie w tej chwili, troszeczkę więcej niż 2,5 wskaźnik. No i wskazówka praktycznie tam może o pół grubości. Już nie chce mi się kamery przestawiać, więc Wy widzicie trochę odsuniętą wskazówkę, natomiast jeśli spojrzymy równolegle, to wskazówka praktycznie idealnie jest na środku. To sprawdźmy sobie jeszcze częstotliwość 98 MHz, to już tylko chodzi o to, żeby zobaczyć samą częstotliwość, już nie będę ustawiał nawet. Musimy trochę wstroić się bardziej w zero i praktycznie wskazówka też jest idealnie po środku. Oznacza to, że udało mi się, że tak powiem, ustawić tak zakres częstotliwości, żeby częstotliwości odbierane pokrywały się z tym, co jest na skali. Oczywiście, tak jak Wam w jednym z poprzednich filmów mówiłem, nie zawsze się to udaje aż tak dobrze. Czasami niestety w związku z tym, że agregat strojeniowy się zestarzał, bądź też inne elementy w układzie, no to nie zawsze udaje się wstrzelić tak jak w tym wypadku. Myślę, że wyszło bardzo dobrze. Czyli mimo tego, że serwisówka nie mówiła nic o rozciąganiu i skracaniu cewek, to ja niestety musiałem to zrobić.
żeby uzyskać w miarę idealną liniowość, w miarę idealne wzmocnienie w pewnym zakresie częstotliwości. To jak widać na wskaźniku sygnału było 2,50 ileś do 2, nie wiem, 60 ileś. Uważam, że jest to bardzo dobre wzmocnienie i w miarę jest to liniowo. Oczywiście ono nigdy nie będzie idealne na dole i na górze z pewnych względów, natomiast uwierzcie mi, że różnica była zasadnicza. Było mniej więcej 2,3 do 1,8, no czyli w zasadzie po pierwsze podniosła się czułość, po drugie udało się to ustawić w miarę liniowo. Kolejna rzecz, którą musiałem zrobić w tym egzemplarzu, to jest zestrojenie wskaźnika sygnału. Tak jak Wam powiedziałem w pierwszym odcinku, nie podobało mi się coś, że są poucinane napisy. Tak jak moje śledztwo i zresztą Google się przydały, okazuje się, że tak jak zdążyłem Wam powiedzieć, właściciel zainstalował z innego Kenwooda wskaźnik sygnału. Zrobił to na tyle ładnie, że w pierwszej chwili nie byłem w stanie od frontu, oczywiście, poza tym, że jest napis KR5010 ucięty, nie byłem w stanie zauważyć różnicy. A uwierzcie mi, wielokrotnie próbowałem wycinać w plastikach różne otwory i wyciąć tak ładnie otwór prostokątny. No nie jest wcale tak łatwo. Ale to już to pomijam. No i teraz co podczas strojenia okazało się? Więc właściciel. Teraz ja zobaczę, czy mi się uda pokazać to, co chcę. Czy będę musiał niestety wstać i wam pokazać. Będę musiał niestety zmienić to tak. Na wskaźniku jest zainstalowany potencjometr. Wskaźnik sygnału jest wskaźnikiem tak zwanym mikroamperomierzem zazwyczaj. Powiem Wam szczerze, nawet nie sprawdzałem tutaj tego dokładnie, ileż to mikroamper może mieć ten wskaźnik. Natomiast podczas strojenia i podciągania wszystkich parametrów w górę okazało się, że zakres regulacji tego wskaźnika jest niewystarczający. Ponieważ wskaźnik, tak jak mówię, działa na zasadzie mierzenia przepływu prądu, no więc musiałem w szeregu dodać jeszcze jeden rezystor. I zobaczmy teraz, bo jeszcze nie regulowałem aż tak dokładnie tego wskaźnika, jaki mamy zakres regulacji. No jest jakiś zakres regulacji. Zróbmy tak, żebyście wy widzieli trochę jedno, trochę drugie. Znowu sobie zmienimy plan. No niestety są straszne odbicia od tych moich świateł, no ale niestety tak musi zostać. Ustawię sobie ostrość na Kenwooda i będziemy zwiększać napięcie wyjściowe z generatora, aż ta wskazówka zatrzyma się. Już ona w zasadzie stoi. Zobaczmy, przy jakim napięciu ona zacznie opadać. Teraz zaczęła. Czyli to jest mniej więcej minus 53, minus 54 dBm. No ale załóżmy, że minus 45, czyli teraz muszę tak ustawić wskazówkę, żeby była w pozycji maksymalnej. Tylko widzicie, staram się nie wejść w kadr i niestety życie bywa różne. Czyli ustawimy sobie ją na piątce i w tym momencie to będzie maksymalne wskazanie mocy sygnału, która trafić może do amplitunera. To teraz sprawdźmy sobie jeszcze jedną rzecz. Sprawdźmy sobie zniekształcenia nieliniowe. Włączymy miernik. A i teraz tak. Jedziemy na oscyloskopie. No i przy okazji zaraz Wam pokażę na oscyloskopie działanie tego filtru. Zobaczcie, w momencie, kiedy włączymy filtr, jak nam zniekształcenia nieliniowe maleją. Oczywiście ja w tej chwili mam może nie tak. Tak. Muszę zmienić na zniekształcenia nieliniowe. Do drugiej harmonicznej mierzymy w automacie. No i zobaczcie, producent deklaruje nam zniekształcenia nieliniowe. Niech ja jeszcze zobaczę, co z tym zerem. Musimy się wstroić idealnie.
Nie wiem, czy widać. Ustawię. A, widzicie, nie widać. Oczywiście, że nie widać. Zobaczcie, mamy 0,7 setnych. I zaraz sobie sprawdzimy. No widzicie, znowu się nie przygotowałem. Czyli między 7-8 setnych. Zobaczmy sobie tutaj zniekształcenia. Tu mamy dla sekcji wzmacniacza. A teraz FM tuner. Zobaczcie. Przy stereo, nie wiem, czy ta ostrość się ustawiła, mamy zniekształcenia na poziomie 9 setnych. A tu, jak widać, zniekształcenia mamy na poziomie, no teraz nam trochę podskoczyło, żona akurat, zobaczmy, czy się nie odstroiliśmy. Dobra. Nawet widać, że jeszcze te zniekształcenia mogą być trochę mniejsze. W każdym razie mieścimy się spokojnie w tym, co producent zadeklarował. Czyli zniekształcenia nieliniowe są na poziomie tego, co zadeklarował producent. Zobaczmy teraz, przy jakiej wartości. Sprawdzimy sobie moją uproszczoną metodą, tak zwaną czułość odbiornika. Znowu ustawimy sobie ostrość na Kenwooda. Może zrobimy to w ten sposób. Moja metoda uproszczona polega na tym, że zmniejszamy sobie napięcie wyjściowe z generatora i patrzymy, przy jakiej wartości. Tylko że widzę, że jesteśmy nieco odstrojeni od zera detektora. I patrzymy, przy jakiej wartości dioda stereo nam zgaśnie. Minus 95 dBm i dioda zaczyna delikatnie migać. Dobra. Ok. Czyli jak widać, urządzenie jest dużo czulsze niż radmory, które wychodzą z moich rąk. Tak patrzę, znowu zgubiłem. Producent deklaruje, widzicie, już wyrzuciłem dokumentację. Czułość dla stereo. Użytkowo, no w zasadzie patrzę, że dla stereo. W zasadzie powiem Wam szczerze, tak nie do końca jest to opisane tak, jak powinno być, bo padają czułość użytkowa, to jest około 1,8 mikrowolta. Natomiast dla trybu mono jest na poziomie 3,5 mikrowolta, dla trybu stereo 43 mikrowoltów. Oczywiście w tej chwili jakby mamy dużo, dużo lepszą czułość niż tutaj to, co jest zadeklarowane przez producenta, także nie wiem, albo ja jestem taki genialny, albo jednak ta moja uproszczona metoda badania czułości jest zbyt uproszczona. No w każdym razie, tak jak widać, zdecydowanie czułość tego Kenwooda jest dużo lepsza niż czułość tych radmorów, które wychodzą z moich rąk, tak więc spokojnie można go używać. I teraz przy okazji chciałem Wam pokazać właśnie działanie tego filtra. O, zobaczcie, ustawię Wam teraz ostrość na oscyloskop. Ustawimy sobie pewien poziom głośności. W tej chwili filtr jest włączony. Zobaczcie, co będzie, jeśli wyłączymy filtr. Widzicie, co się dzieje? Jak widać, przy słuchaniu tunera, no raczej chyba z tym filtrem musimy działać. Zresztą tak jak widzieliście na mierniku zniekształceń, w momencie kiedy filtr był włączony, od razu zniekształcenia były na poziomie około tam 3%, jeśli dobrze zdążyłem zauważyć. Oczywiście większość użytkowników pewnie nie będzie w stanie tych 3% usłyszeć. Przy okazji zobaczcie, ja muszę trochę podniosę, bo kanały nie są niestety w tej chwili na linii ustawione. O, w tej chwili są.
I teraz będzie można obejrzeć, jak ten potencjometr rzeczywiście, no widzicie, bardzo ładnie tutaj się trochę rozjeżdża przy mocy ponad 20 W, ale przy tym natężeniu dźwięku to już w zasadzie nie będzie żadnej różnicy, jeśli chodzi o różnicę między kanałem lewym a prawym. Ok, co jeszcze możemy sprawdzić? Przyznam szczerze, że zniekształceń nieliniowych sekcji wzmacniacza, no spróbujmy coś tam zmierzyć, ale tu przy tak niskich deklarowanych przez producenta zniekształceniach nieliniowych sekcji wzmacniacza w zasadzie nie będziemy w stanie ich tutaj moimi przyrządami, bo tak, THD jest na poziomie 0,03% dla 8 ohmach. Domyślam się, że tu pewnie chodzi o pełną moc. Attributed power 0,9, 9000 w jednej drugiej mocy przy 8 ohmach i zniekształcenia intermodulacyjne na poziomie 0,02 przy 8 ohmach. Zobaczymy sobie jeszcze to za pomocą programu RMAA. Zobaczymy, spróbujemy sobie to zweryfikować. Shift THD. No i oczywiście znowu mi się muszę ten miernik przestawić w tryb, żeby mi się automatycznie po włączeniu. No to zobaczmy, dla połowy mocy, czyli połowa mocy pi razy oko deklarowana jest 45 W dla obciążenia 8 ohm, to sobie ustawmy. Po pierwsze włączmy sobie ze źródła A, po drugie włączmy sobie generator i zobaczmy, czy już mierzymy. No i tak, połowa mocy to będzie, no powiedzmy, że 20 kilka wat. Dobra, oczywiście ten mój generator sygnałowy, do którego w tej chwili jesteśmy podłączeni, on nie ma jakichś super zniekształceń nieliniowych. No ale zobaczcie, że w zasadzie zniekształcenia nieliniowe na mierniku, mam nadzieję, że choć trochę widzicie, są na poziomie 0,01%, a w zasadzie nawet i momentami są trochę niższe niż 0,01%, czyli zdążyłem oczywiście zapomnieć. Producent deklarował dla połowy mocy 0,9. No, czyli w zasadzie 0,1. Trochę jesteśmy wyżej, no ale tak jak powiedziałem, niestety mój generator nie jest w stanie wygenerować aż tak małych zniekształceń nieliniowych. Natomiast zastanawiam się, czy generator, który jest w tym ketleju, bo ten miernik też ma swój generator, czy też nie ma większych zniekształceń i czy jest sens się przełączać na jego wyjście. No ale słuchajcie, zobaczmy. Spróbujmy to zobaczyć. Zobaczcie, wzmacniacz się nagrzewa i w zasadzie wskakujemy nawet poniżej 0,01, czyli w zasadzie można powiedzieć, że ten generator też w tej chwili. Czyli można powiedzieć, że jest nieźle, ale ponieważ ja jestem też, przyznam szczerze, ciekawy, co ten Ketley potrafi i co ten Kenwood pokaże, to zróbmy w ten sposób, że podłączę wyjście z generatora tego Ketleya i zobaczymy, co pokaże nam miernik zniekształceń. Zobaczymy, czy mój arbitralny generator ma mniejsze zniekształcenia, czy generator, który jest wbudowany w Ketleya, będzie miał mniejsze zniekształcenia. No dobra, to chwila przerwy. No dobra, to zobaczcie, podłączyłem wyjście z mojego Ketleya. Jak widać, zniekształcenia nieliniowe w stosunku do Siglenta, zwykłego generatora arbitralnego, są większe. Szczerze jestem zdziwiony, bo wydawałoby się, że po pierwsze Siglent to Siglent, a po drugie, że generator arbitralny to generator arbitralny. Fakt, że on ma dosyć duże probkowanie, tak? 1,2 gigasampla.
I jak widać, zniekształcenia nieliniowe są dużo mniejsze z mojego singlenta niż z miernika Ketley, z dedykowanego wyjścia z tego miernika. Ale spróbuję jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Zobaczymy jeszcze, bo ten miernik ma jeszcze jedno wyjście i zobaczymy, spróbuję przełączyć się na inne wyjście, zobaczymy, czy będzie podobnie, czy inaczej. No dobra, jednak drugie wyjście się też nie bardzo nadaje z tego miernika. Natomiast myślę, że to już chyba wystarczająco pokazuje, w jakim stanie jest ten Ketley. Ketley, Boże kochany, Kenwood. Czyli można powiedzieć, że jeśli chodzi o jego parametry, to w pełni odpowiadają temu, co zadeklarował producent. Czyli mówiąc krótko, nie mam się czego wstydzić, jeśli chodzi o przestrojenie, albo raczej poprawienie toru FM. Nie mam się czego wstydzić, jeśli chodzi o działanie samego wzmacniacza. Tutaj, tak jak Wam powiedziałem, stety, niestety, ale według mnie ten radiator jest za mały do tego modelu. Nie wiem, z czego to wynika. Przede mną został jeszcze montaż przetwornicy. I to Wam chciałem powiedzieć, pokazać, chociaż pewnie niektórzy pamiętają, jak to wyglądało. Natomiast nie zaszkodzi, ponieważ zostało jeszcze ze 2-3 minuty dosłownie. Więc tak, mamy defozor, który szedł sobie tutaj w ten sposób, w którym były oryginalnie zamontowane żarówki. A jak widać, dyfuzor się trochę powytapiał. Podejrzewam, że w międzyczasie ktoś zainstalował mocniejsze żarówki, w związku z czym to się wszystko potopiło. No i tu mamy, że tak powiem, dokładkę obecną. Widzicie, ja Wam pokazuję, a Wy nie widzicie. Czyli mamy sobie dwie listwy LED z przewodem. Tu jest sterownik, nazwijmy go w ten sposób, który prawdopodobnie zdalne sterowanie obsługuje. No i tu mamy do tego wszystkiego podłączony zasilacz, w zasadzie przetwornicę, nawet nie patrzyłem, co to jest. 12V 2A. No i muszę teraz to wszystko jakoś na zewnątrz, na tylnej ściance przyczepić, podłączyć. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale jakoś to będę musiał zrobić. Trochę krótkie są te przewody, trzeba będzie to wszystko poprzedłużać, no ale myślę, że sobie dam radę. No dobra, słuchajcie, czyli w zasadzie, tak jak powiedziałem, już kończymy przygodę z tym Kenwoodem. Być może jeszcze nakręcę jeden odcinek, bo jak zwykle 22 minuta, nagadałem się, znowu nie za dużo pokazałem. Chociaż w sumie można powiedzieć, że to, co najważniejsze chciałem pokazać, czyli to, że urządzenie już działa bardzo przyzwoicie i udało się osiągnąć parametry deklarowane producenta, to zdążyłem to pokazać. Natomiast został jeszcze montaż tego oświetlenia. No i jeśli zdecyduję się jeszcze jeden odcinek nakręcić, to porównamy sobie zniekształcenia nieliniowe i parametry tego amplitunera, jeśli chodzi o sekcję wzmacniacza, z programu RMAA. No i zobaczymy, czy mniej więcej to, co zmierzyliśmy dzisiaj Ketleyem, będzie się pokrywać. Jestem ciekaw też tych zniekształceń nieliniowych, czy ta moja karta będzie generowała mniejsze zniekształcenia nieliniowe niż ten generator Siglenta, bo to, tak jak Wam powiedziałem, no tu pomiar zniekształceń nieliniowych jest dosyć problematyczny, no bo trzeba mieć źródło zniekształceń nieliniowych bardzo, o bardzo małych własnych zniekształceniach nieliniowych. Jak widać, w Ketleyu ten generator zainstalowany ma małe zniekształcenia, no niemniej jednak nie są na tyle małe, żeby można było dokładniej zweryfikować tego Kenwooda. No ale tak jak powiedziałem, w zupełności wystarczy to wszystko do weryfikacji sprzętu, czy osiągnął parametry deklarowane przez producenta. Dobra, 24, prawie 5 minuta. Także kolejny odcinek z Kenwoodem mamy za sobą. Mam nadzieję, że się nie wynudziliście. No i jeśli będzie jeszcze jeden odcinek, no to już ostatni odcinek, jak już to wszystko będzie złożone z podświetleniem. No i może zrobimy sobie jeszcze ten pomiar
RMA i zobaczymy, co nam program mądrego powie. Dobra, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia.